Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na test oczywiście oraz na recenzję dysku zewnętrznego, dysku twardego od Transcend. Jest to konstrukcja pojemności 1 TB. Natomiast to, co zasługuje na szczególną uwagę, to fakt, że jest to dysk, który jest przede wszystkim odporny na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, przede wszystkim uderzenia. Słuchajcie, to jest model 25M3, który, jak chwali się tutaj producent, zdaje bez problemu drop testy armii amerykańskiej, US Marines. Mamy możliwość przede wszystkim użycia tego dysku w różnych nietypowych warunkach oraz w różnych nietypowych sytuacjach. Dlaczego? Przede wszystkim ten dysk posiada trójwarstwowy, czy taki składający się z trzech elementów system zabezpieczeń. Pierwszym jest ta gumowa kieszeń, w której sam dysk się mieści. Drugim systemem zabezpieczeń jest obudowa, ta plastikowa obudowa, która jako druga, czy druga w kolejności, przyjmuje na siebie cały impet uderzenia, kiedy dysk nam za chwilę na przykład spadnie. Kolejny, czyli już trzeci w zasadzie system zabezpieczeń, jest niewidoczny dla użytkownika, ponieważ on znajduje się pod tą właśnie plastikową obudową. To jest system, który ma za zadanie eliminować wibracje i przemieszczenie się samego dysku w chwili upadku. Sam dysk pracuje w standardzie USB oczywiście, ale już nowym, czyli 3.0. I choć znajduje się tu w środku konstrukcja talerzowa, powiem Wam, że wyniki testy, jakie przeprowadziłem, naprawdę stawiałem go na całkiem przyzwoitym polu wydajnościowym. Za chwilę zobaczcie zresztą sami. Co do pozostałych elementów, które znajdziemy tutaj już bezpośrednio na obudowie samego dysku, a nie jest to związane z jego odpornością na uderzenia, które... O kurde, dysk mi wypadł. Możemy na przykład spotkać, czy w różny sposób wykorzystać. No to jest oczywiście przede wszystkim port USB 3.0, którym podłączymy ten dysk do naszego komputera. Drugi element to jest przycisk, który pewnie znacie już z wcześniejszych recenzji dysków firmy Transcend. One Backup Button. On służy do bardzo łatwego i szybkiego archiwizowania naszych najważniejszych danych. W dowolnym momencie, ciskając ten przycisk, bierzemy i archiwizujemy nasze dane. Ups. To, co niestety jest pewnego rodzaju minusem tego dysku, że podczas tu różnych upadków, które widzicie, niestety, ale sama guma dosyć szybko łapie kurz, natomiast, czy w ogóle brud, który jest gdzieś tam na ziemi, natomiast nie ma problemu z jej wyczyszczeniem, tak więc upadki tutaj w różnych konfiguracjach nie są problemy. Natomiast zobaczcie, wystarczy jeden upadek, i praktycznie mamy dysk troszeczkę zabrudzony. Natomiast no, wiadomo, że jest to tylko jedna, że tak powiem, z przywar, jeżeli chodzi o tą gumową właśnie obudowę. No widzicie, dzisiaj słuchajcie, wszystko mi strasznie z rąk leci, no masakra jakaś. Mam nadzieję, że dysk będzie działał. Zaraz się o tym przekonam. Słuchajcie, podłączamy go do portu USB 3.0 w naszym komputerze i przeprowadzimy sobie dwa testy wydajnościowe programem HDTune oraz AutoDisk Benchmark. Co ważne, po podłączeniu dysku, oczywiście chwilę po tym, jak on, miejmy nadzieję, zaraz zadziała, podświetla nam się dioda. Dioda świeci się na niebiesko, myślę, że to dosyć dobrze widać. Natomiast w porównaniu chociażby do wcześniej testowanej konstrukcji Transcend, ten dysk pamiętacie na SSD, czy dysk SSD zewnętrzny również, nie ma tutaj różnicy, czy dysk podłączymy do portu USB 3.0, czy do 2.0, jeżeli chodzi o kolor świecenia diody, ona zawsze będzie nam się świeciła na niebiesko, dlatego nie rozpoznamy pod tym względem, czy dobrze, prawidłowo podłączyliśmy nasz dysk. Słuchajcie, włączamy sobie pierwszy z testów, czyli program HDTune. Przeprowadzimy sobie standardowy test, przy okazji możemy sobie rzucić na zakładki Health oraz Info. Jak widzicie, w zasadzie informacji jest niestety, ale niewiele. Możemy sobie przeprowadzić Error Scan, natomiast myślę, że nie ma to na razie większego sensu. Słuchajcie, startujemy z testem. Mamy wybrany odpowiedni dysk, tak więc nie pozostaje nic innego jak kliknąć na przycisk Start i zobaczymy, jakie prędkości tutaj dysk może uzyskać. Zobaczcie, że zaczyna się od całkiem przyjemnych wartości, ponieważ mamy maksymalnie nawet ponad 115 MB na sekundę, czyli tak jak Wam mówiłem, jeżeli chodzi o wydajność tego dysku, to jest naprawdę na jego plus. Pierwszy z testów powoli dobiega końca, tak więc zaraz zobaczymy sobie wartość średnia. Zobaczcie, to jest 85,8 MB na sekundę. Sprawdzimy czas dostępu, to co mnie jako przynajmniej drugie interesuje w kolejności. Zobaczmy.
Pamiętajcie o tym, że mam do czynienia z dyskiem zewnętrznym, tak więc tutaj nie liczcie na takie wartości jak dysku wewnętrznego. To jest ciut ponad 17,3 milisekundy. Takie testy były przeprowadzone dwukrotnie. Wyniki jednego już mam. To jest jako drugi, zostawiam sobie później do zapamiętania. I przechodzimy do drugiego z programów testowych, czyli AutoDisk Benchmark. Tutaj również wykonujemy sobie pełny test. Rozpoczynamy i zobaczymy, jak oceni wydajność tego dysku 25M3 program AutoDisk Benchmark. Jeszcze lepiej ocenił wydajność tego dysku program AutoDisk Benchmark, natomiast w zasadzie nie ma co się dziwić, ponieważ wiem doskonale, że ten program w zasadzie jest najbardziej łaskawy, jeżeli chodzi o ocenę wydajności dysków, zarówno SSD, jak i tradycyjnych HDD wewnętrznych i również dysków zewnętrznych. Tutaj prędkość odczytu i zapisu w próbkach praktycznie od wielkości już 4 kB przekraczały i to bez problemu ponad 100 MB na sekundę, a nierzadko dochodziły nawet do 120, tak więc wynik jeszcze lepszy jak w programie HD Tune. No i oczywiście pamiętajmy jeszcze o kolejnym miłym dodatku, który tutaj praktycznie znajdziemy na każdym dysku od firmy Transcend, a mianowicie chodzi o program Transcend Elite. Jest to nic innego jak bardzo proste i czytelne narzędzie, które umożliwi nam prosty i szybki backup danych, ich przywrócenie, również zaszyfrowanie i także synchronizację zakładek z najpopularniejszych przeglądarek. Wystarczy wybrać przeglądarkę, której zakładki chcemy synchronizować, wybrać kierunek, czy mają być synchronizowane z komputera na pamięć, tudzież przywrócone z pamięci na komputer, a następnie kliknąć przycisk Start i za chwilę mamy dane synchronizowane. Oczywiście potem możemy je w równie prosty sposób odzyskać, wybierając po prostu kierunek, czyli tym razem z pamięci na komputer i wybierając przycisk Backup. Widzieliśmy dysk Transcend, faktycznie jest odporny na upadek, na uderzenia, natomiast pamiętajmy, że no oczywiście po zrzuceniu go z wieżowca raczej upadku nie przeżyje, raczej na pewno. Jeżeli chodzi o moje ogólne odczucia po teście tego dysku, przede wszystkim miło zaskoczyła mi prędkość. W zasadzie mam tutaj prędkości niewiele mniejsze od tradycyjnych dysków talerzowych zainstalowanych we wnętrzu naszych komputerów, tak więc nie tracimy tutaj wiele na wydajności, tracimy, ale niewiele. Dodatkowo sam dysk jest stosunkowo nieduży i lekki. W środku znajduje się 2,5-calowa konstrukcja. To, że on jest zabezpieczony przed upadkiem, to jest moim zdaniem i cecha, i też największy plus tego urządzenia. Ponieważ o ile producenci często pamiętają o zabezpieczeniu danych o różnego rodzaju szyfrowaniu, które i tutaj się również znalazło, także nie zabrakło tej funkcji, to tutaj mam dodatkowo dysk, który będzie odporny po prostu na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Jeżeli chodzi o zestaw akcesoriów, który dostajemy zaraz po zakupie tego dysku, to w zasadzie poza papierologią, samym dyskiem oraz przewodem USB, oczywiście w standardzie 3.0, nie mam tutaj nic więcej. Natomiast jest to oczywiście pakiet startowy, który wystarczy bez problemu do obsługi tego urządzenia. Nie musimy sami żadnych przewodów dokupywać. Niestety sam przewód USB jest stosunkowo krótki i o ile mamy taką obudowę, tudzież mamy po prostu port USB 3.0 na froncie, to nie będzie wielki problem. Tak, jeżeli chcemy dysk podłączać z tyłu komputera, no musimy się trochę tutaj więcej nagimnastykować. Moi drodzy, moim zdaniem jest to dysk, który naprawdę jest wart uwagi. Przejdziemy teraz jeszcze do kolejnej zalety, którą moim zdaniem jest również cena, ponieważ dysk ten kupimy bez problemu za kwotę poniżej 300 zł. Bez problemu. Mamy tutaj pojemność 1 TB, która myślę, że dla wielu z Was będzie naprawdę wystarczająco. Mamy tutaj również oprogramowanie Transcend Elite, ale nie tylko, o tym będzie więcej w recenzji tekstowej. I to umożliwi nam bardzo szybki, prosty backup danych oraz ich przywrócenie również z szyfrowaniem. Tak więc cena tego dysku moim zdaniem jest bardzo adekwatna do jego możliwości, zarówno tych software'owych od z punktu widzenia szyfrowania, dostępności oprogramowania, jak i również hardware'owych, czyli odporność na uderzenia, niewielka waga, stosunkowo niewielka masa. I moim zdaniem ten produkt zasługuje tutaj na pełną ocenę 5 gwiazdek naszej redakcji. Moi drodzy, słuchajcie, w tej recenzji to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do recenzji tekstowej, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. Tam będzie więcej o samym dysku, będą również wyniki naszych testów. Tak więc do zobaczenia w następnych filmach.